Każdego roku na terenie Polski ujawniane są dzikie wysypiska odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które charakteryzuje łatwopalność, toksyczność, rakotwórczość, właściwości wybuchowe czy żrące. Ze względu na te cechy, odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi. Działania państwa polskiego, podejmowane celem ograniczenia zjawiska tworzenia dzikich wysypisk odpadów niebezpiecznych, okazały się nieskuteczne. Odpowiednie służby ujawniają od kilkudziesięciu do ponad stu takich miejsc rocznie. Skala problemu może być jednak większa, gdyż brakuje procedur obligujących do zgłaszania każdego z dzikich wysypisk odpadów niebezpiecznych ministrowi klimatu i środowiska czy innym właściwym organom.